Cześć wszystkim w nowym vlogu. Jak widzieliście, ja dzisiaj sobie tak postanowiłam w weekend na spokojnie wszystko, tak jak zawsze chciałam, żeby to wyglądało. Ja kocham takie rutyny, chciałam w ogóle mieć taką codzienną rutynę, żeby to tak codziennie wyglądało, żeby w ogóle tak się dało. Nie mówię już o tym, że Adasia nie ma, bo Adaś jest teraz na weekend u taty. Myśmy pochorowali trochę, znaczy Adaś chorował, w sensie miał straszny kaszel, straszny taki mokry kaszel. Raz miał gorączkę, raz nie miał, raz stan taki lekki podgorączkowy, z nosa w ogóle mu kapało, trochę się męczył. Ale już trochę lepiej, chociaż ten kaszel mniejszy, ale dalej jest. No i Maciek wziął go na weekend, więc ja mam dwie nocki wolne, w sensie dwie nocki, że mogę się wyspać, bo nawet jeżeli teraz, tak sobie o tym myślałam, Adaś przesypia już noce. Nie wiem w ogóle, jak ja przetrwałam te 3,5 roku, kiedy on tych nocy całych nie przesypiał. Ale jak mama ma swoje dziecko w domu, to ona cały czas jest w takim trybie. Nawet jeżeli nic się nie dzieje, nawet jeżeli dziecko jest zdrowe, to mama i tak czuwa. Więc to spanie nigdy nie jest takie, że się na 100% wyłączysz. Przynajmniej ja tak mam i myślę, że każda matka tak ma. Więc kiedy Adasia nie ma, to ja wiem, że ja mogę się wyspać. Nawet jeżeli jest i on śpi, to ja i tak podświadomie czuwam. No tak już te matki chyba mają. Ale nie o tym. Zrobiłam sobie takie fajne śniadanie rano. Tutaj są moje suplementy. W ogóle pytaliście mnie, jakie ja suplementy biorę i żeby zrobić oddzielny film. I myślę, że to nie jest głupi pomysł, bo ja tych suplementów dosyć sporo teraz biorę i one są dobrej jakości, więc myślę, że po testowaniu będę mogła coś więcej na temat tych suplementów powiedzieć i być może taki film osobny zrobię. Co jeszcze? Tak się rozglądam tutaj dookoła i cały czas ja mam wrażenie, że mieszkam w takim barłoku, w takim... Strasznie mnie to wkurza, widzicie? Na przykład tutaj z tej strony mam kuchnię. Tu są kartony. Tu jest rozłożone łóżko. Materac i łóżko stare Adasia, bo Adaś ma nowe łóżko. A to mam nadzieję... Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że tak jak pani się umówiła ze mną, tak słowa dotrzyma i przyjedzie, bo o 13 ma odebrać to łóżko, chce je ode mnie kupić. A chyba już od 3 tygodni po prostu to łóżko tak rozkręcone tutaj jest i kiedy ja na nie patrzę, to po prostu szlak mnie trafia. Więc mam nadzieję, że dzisiaj to już pójdzie. Tam, widzicie, nie ma ściany. Tudyn! Najlepsza decyzja ever, jaką mogłam podjąć. Dużo większe teraz mieszkanie się w ogóle wydaje i dużo jaśniejsza teraz zrobiła się kuchnia, ale tak czy siak tutaj w tym kąciku, gdzie jest stół, będę musiała sobie zrobić kącik sypialniany. O tym zaraz, bo mika mi bateria. Sofa, na której siedzę, ona jest nowa, ona była robiona na zamówienie, dlatego że to obicie chciałam, żeby wyglądało tak, jak wygląda. Tam jest ten stół, on jest dosyć duży i z bólem serca, z ciężkim sercem niestety będę musiała go sprzedać, kupić mniejszy stolik, który pójdzie tam, a tu będę musiała postawić łóżko, dlatego że niestety posprawdzałam, potestowałam i ta kanapa nie nadaje się po prostu do takiego codziennego spania. Tak jak niektórzy pisali, mi wydawało się, że to nie będzie problemem, składanie, rozkładanie tego łóżka, ale jednak to jest takie, no nie zajmuje to dużo czasu, ale no nie. Mimo wszystko chcę mieć łóżko, na którym mogę się rozwalić, na którym mogę rozprostować kości. To jest niewygodne. To jest kanapa, która jak macie gości, fajnie możecie się, można rozłożyć, można się przespać, czy powygłupiać się, czy położyć się obejrzeć film, ale nie do codziennego spania. Ja już czuję po plecach, boli mnie wszystko,
jest mi po prostu niewygodnie, więc muszę coś z tym zrobić. Więc na tą chwilę też wystawiłam na sprzedaż ten stół. On nie był tani i on mi się tak bardzo podoba, że naprawdę... No przykro mi, że muszę się go pozbyć, ale tak muszę zrobić. Łóżko znalazłam piękne, przepiękne w agacie, które bardzo mi się podoba. I chyba je ściągnę. Ściągnę je tutaj do Norwegii. Muszę poszukać kurierów właśnie, którzy jeżdżą. No i co? I cały czas, gdzie się nie obejrzę, to tu to trzeba jeszcze zrobić, tam trzeba zrobić, tutaj kartony, tam kartony. I tak cały czas bardzo wolno to idzie, a jestem bardzo niecierpliwa, ale mam nadzieję, że niedługo wszystko ruszy i zrobię też tą kuchnię i będę wtedy mogła wszystko pomalować i że będzie cacy. Ale co chciałam też powiedzieć? Mam w ręce kubek. Jak widzicie, na kubku są choinki i jest napis Merry Christmas. Merry Christmas, dear. Jest. No i słuchajcie. Ja... To jest taka anegdotka. To teraz będzie taki bardzo głupi, najmniejszy przykład, ale tak mi przyszło do głowy, że ja nagrywając myślę, że wszyscy myślą tak jak ja. I to jest mój największy błąd. I nie mogę tego przeskoczyć. Kiedy ja mam taki kubek, ja w ogóle nie zwracam na to uwagi, tak? Jest luty. Ja piję ze świątecznego kubka i piję z niego przez cały rok. Wiosna, lato, jesień, zima, nie ma to dla mnie znaczenia. To jest kubek, który ja uwielbiam, bo jest wielki, nie jest ciężki, jest poręczny, jest wygodny do trzymania i uwielbiam z niego pić. Każdy z nas ma chyba ulubiony kubek i ten jest jednym z nich. Nieważne, czy wiosna, czy lato, czy jesień, czy zima. Wiem, że są osoby, wiem i staram się teraz o tym myśleć, że są osoby, którym to może przeszkadzać. Czajcie? Że no przecież święta się skończyły, dlaczego pijesz ze świątecznego kubka? I to tyczy się wszystkiego, o czym ja tu mówię, to co ja robię, dosłownie wszystkiego. I gdybym ja musiała teraz myśleć, kto co pomyśli, dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej, to bym zwariowała. Jednym z powodów, dla których zrobiłam sobie też taką długą przerwę, było to, że już miałam dosyć komentarzy, dosyć takiego ludzkiego, nie tylko tutaj, na tym YouTubie, chociaż tutaj no, dużo Was jest, tak? I każdy ma prawo swoje zdanie powiedzieć, ale na przykład komentarze typu po co wróciłaś, nie wracaj, bo i tak zaraz znikniesz, no być może zniknę. I co z tego? Chodzi o to, że my ludzie nie potrafimy, nie mamy w ogóle wykształconej w sobie takiej akceptacji na sytuację, akceptacji na drugiego człowieka, na jego poglądy, na jego wybory. Nie mamy tego. I to mnie bardzo wkurza. Ja nie mówię, że jestem idealna, ja też nad tym pracuję i też nie mówię, że było zawsze u mnie super z tym, bo dalej do tej pory czasami mam problem z akceptacją niektórych rzeczy czy sytuacji. Wiadomo jak w życiu, ale jak widzę, na czym ludzie niektórzy się skupiają, to współczuję tym ludziom. Że nie mają swojego życia, że jedynym takim, nawet nie wiem jakby to ująć, bo zaraz tutaj będzie gówno burza, ale każdy ma prawo robić to, co chce i to, co uważa i ważne jest to, żebyśmy o tym pamiętali, że każdy wybiera. Każdy ma wybór w życiu i to tyczy się wszystkiego, czy pracy zawodowej, czy związków, czy wszystkiego. Mamy wybór i ważne, żeby o tym pamiętać. Prowadzenie kanału nie jest łatwą rzeczą i nie chcę tutaj teraz, żeby nie było, że się żalę, że robię to na siłę, bo nie robię tego na siłę. Jeżeli mówię, że gdyby to była moja praca, to mogłabym nagrywać,
to mówicie mi później, że robię to dla pieniędzy. I tak dalej, i tak dalej. Moim problemem też jest nazywanie rzeczy, dlatego że tak jak mówiłam wcześniej, ja mam wrażenie, po prostu nadzieję, że ludzie potrafią myśleć tak jak ja i że myślą tak jak ja, co jest ogromnym błędem. I nazywanie rzeczy, ubieranie w słowa, to jest mój problem i nie zawsze to potrafię i często sama nawet jak analizuję to, co mówię, mówię, kurde, ktoś mógł coś źle zrozumieć, ja czegoś nie dopowiedziałam i później różne takie rzeczy dziwne wychodzą. No ale jeżeli chodzi o kanał na YouTubie, to musicie pamiętać, że to jest czas. Wiem, że jeszcze się żaden taki nie urodził, który by wszystkim dogodził i to jest prawda, bo jeżeli zapytam, co chcielibyście oglądać, czy zrobię ankietę, żeby po prostu robić to dla Was, nie pod Was, a dla Was, żeby Wam się fajnie oglądało, to później jest hejt, że nie mam pomysłu na siebie i że po co w ogóle ja ten kanał prowadzę, skoro nie wiem, o czym nagrywać. Kiedy na przykład rozgadam się, bo jest, zależy mi na tym, żeby dokładnie jakiś temat omówić, bo po prostu jest to dla mnie ważne, to później jest, że gadam pierdoły, w ogóle nie da się tego słuchać i tylko zapycham sobie czas, żeby dostać za to pieniądze, żeby wrzucić jakieś reklamy. Albo co tam jeszcze jest? Jak pokazuję dzieci innych, na przykład moje koleżanki, to jest później gówno burza, że swojego nie pokazuję, to po co pokazuję inne? Gdzie jest to oczywiste, że przecież pytam najpierw o zgodę. Znaczy, no widzicie, dla mnie oczywiste, nie dla każdego. I tak dalej, i tak dalej. Mogłabym tutaj wymieniać bez końca, bo ile ludzi, tyle poglądów i każdy ocenia przez pryzmat siebie, przez swoje filtry. Gdyby ktoś tego w sobie nie miał, to by tego nie zauważył. I teraz postawcie się na moim miejscu, bądźcie w mojej sytuacji. No i odwróćmy teraz to wszystko. No i bądź tu człowieku mądry. Nagrywać, nie nagrywać. Próbować to rozkręcić, czy nie próbować? Próbować zrobić tego biznes, czy nie? Robić z tego pamiętnik, czy nie? Blokować komentarze, czy nie? Czajcie? Albo kolejny przykład z życia wzięty, gdzie na przykład macie gorszy sezon, gorzej się czujecie, wychorujecie, wasze dziecko choruje, macie po prostu spadek mocy, jakiś tam gorszy okres w życiu i musicie nagrywać. Musicie. I teraz mówicie o tym tak, jak jest. Czyli nie będziecie cukierkowo i teraz opowiadać, że jest wspaniale, bo nie jest. Dostaniecie komentarz, że narzekacie i że tego się nie da oglądać, bo jest tylko marudzenie i w ogóle po co ja takie marudzenie nagrywam. Po czym dostaniecie komentarz kolejny, że fajnie, cenimy Cię za szczerość i fajnie, że pokazujesz prawdziwe życie. No i tu są opinie obu osób, które oglądają ten sam film. Dlatego widzicie, nie ma złotego środka i nie ma tutaj idealnej odpowiedzi i idealnego rozwiązania na wszystko. Po prostu ja, tak jak zawsze było, ja będę robić tak, jak mi w duszy gra. Jeżeli będę potrzebować przerwy, to po prostu ją zrobię. Jeżeli zdecyduję, że chcę rozwijać kanał, to będę go rozwijać na moich zasadach. A Wy macie taki komfortową, Wy jesteście w takiej komfortowej sytuacji, że macie wybór i możecie po prostu wyłączyć film, jeżeli Wam nie odpowiada, jeżeli Wam się coś nie podoba, to po prostu klikacie odsubskrybuj i dla mnie to naprawdę nie jest żadna ujma, to jest Wasze prawo. Teraz czas na pranie. Cyk, 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 cyk. Start. YouTuberki też robią pranie. Kto właśnie sprzedał łóżko? Pozbyłam się. Yeah. Bardzo fajna dziewczyna przyjechała. Pomogła mi wsadzić łóżko do samochodu.
i gitarka. A teraz Wam pokażę. Czekajcie, na kubku Was postawię. Zrobiłam sobie kawkę. No tu nie. Dobra, beze mnie, bez mojej głowy. Mam takie plastry. Szefowa mi zamówiła. Pozdro, szefowa. Będę je testować. W ogóle dzisiaj albo jutro mam dostać okres. To są plastry rozgrzewające na okres. Niby takie specjalne kobiece, ale tak naprawdę ja nie wiem, czy one się czymś różnią od tych takich zwykłych rozgrzewających plastrów, które czasami przykleja się, wiecie, na plecy, jak Was bolą. Jest tylko napisane, żeby nie, że jeden plaster na 24 godziny, nie można więcej i że żeby absolutnie nie przyklejać sorki bezpośrednio na ciało, więc mogą być trochę mocne. A mi przy tej endometriozie, ja już po prostu, ja mogę wszystkiego spróbować. Ja wszystkiego się podejmę, naprawdę, bo no bo co tu dużo mówić, no ja mam wycięte z życia około 10 dni teraz. Takiego bólu, tak jak miałam w zeszłym miesiącu, takiego, że strasznego, miałam 4 dni. A później ten ból jest taki, że cały czas to boli, ale że jesteś w stanie na przykład wstać i iść do toalety i zrobić sobie jeść. Tylko wszystko w zwolnionym tempie. To tak, tak to wygląda. Chciałam jeszcze powiedzieć odnośnie pani doktor, u której byłam prywatnie, bo nie pamiętam, co z tego, co mówiłam ostatnio, się nagrało. Jejku, aż się zgrzałam, czekajcie. Musiałam się trochę rozpłaszczyć. U pani doktor, u której byłam prywatnie, jestem bardzo zadowolona, chociaż efektu tak naprawdę ja fizycznie nie widzę. Pani ta zajmuje się też hipnozą, ona jest refleksologiem. Tam dużo ma tych specjalizacji, ogólnie pracuje z energią, tak jak Wam mówiłam, bardzo holistyczne podejście. I pierwsze, co to ona zauważyła, kiedy ja się położyłam na tym łóżku, że mam krzywe biodra i faktycznie mówię, kurde, jedno jest niżej, po prostu o tak. Tak, żeby Wam pokazać. Krzywe biodra, ona mi je nastawiła. I kość ogonową, mówiła, że prawdopodobnie kiedyś w dzieciństwie musiałam się wywrócić i zamiast tak, to miałam po prostu ją prostą. Ona też mi to nastawiła i to było tak przyjemne. Ona w ogóle, kiedy dotknęła mi, położyła mi rękę i to jest autentycznie, ja tutaj nic nie ściemniam. Położyła mi rękę tutaj w tej okolicy, kiedy ja mam, gdzie mam tą endometriozę. Ja poczułam takie ciepło, że ja nie jestem w stanie tego opisać. Ona mi tam masowała, nastawiała tą kość, bo drugą ręką miała właśnie pod moim tyłkiem. To było wszystko tak, takie przyjemne, takie dziwne, też miałam parcie na pęcherz. To, no nie jestem w stanie tego uczucia opisać, ale to było naprawdę coś dziwnego. I pierwszy raz coś takiego miałam. Ja wierzę w takie coś, że ludzie, niektórzy mają różne dary i że są w stanie różne dziwne rzeczy zdziałać. W każdym razie pani ta powiedziała, że mam bardzo zblokowane mięśnie tutaj właśnie w środku, z prawej strony tylko, przy pachwinie, żeby sobie to rozmasowywać, że głównym w ogóle tutaj kluczem do tego jest masaż, żeby ta limfa, żeby to wszystko pobudzić. Z lewej strony mówi, że nie mam takiego problemu, że też jak zauważyła, że jak siedzę, to trochę krzywo. Ja też zauważyłam właśnie, że jak kieruję samochód, to przykrzywiam się na jedną stronę, że wszystko jest w ogóle ze sobą połączone i to jest tak niesamowite, że ona mówi, że ja mam ostatnio taką dużą arytmię, która potrafi mnie wybudzić, która już dobyła do tego stopnia, że ja bałam się na przykład iść spać, że po prostu się nie obudzę, nie? Przez jakieś już 1,5 miesiąca. I ona mówi, że to wszystko może być połączone, właśnie, że tego przepływu nie ma, że może mnie boleć nawet kark przez to, że tam mam zblokowane i faktycznie tu
Właśnie wszystko z tej strony jest. To jest wszystko ta prawa strona. Kazała masować i idę do niej jeszcze raz. Po 3 tygodniach właśnie po okresie, żeby ona zobaczyła, chciała zobaczyć, czy w ogóle jest jakakolwiek różnica. Tak jak mówiłam, dzisiaj mam dostać albo jutro. No maksymalnie już tak w poniedziałek, ale obstawiam, że jeżeli dzisiaj nie mam bólu, no to prawdopodobnie dostanę go jutro. No, a ze szpitala dostałam termin na maj na operację. Nie wiem też, czy to mówiłam, ja najwyżej się powtórzę, przewiniecie sobie tych kilka minut. Dostałam operację, to wygląda w ten sposób, że byłam u swojego lekarza rodzinnego opowiedzieć, jak sytuacja wygląda, że nie jestem w stanie pracować, funkcjonować, mam małe dziecko, mam pracę i muszę żyć i muszę funkcjonować, więc muszę mieć operację. Nie wyobrażam sobie, jak w inny sposób mogłabym sobie pomóc. Oczywiście pomagam sobie suplementami, pomagam sobie ćwiczeniami i próbuję dietą, ale to będzie wszystko trwało, a ja potrzebuję żyć już teraz. Więc pani wysłała, moja lekarka rodzinna, taki wniosek, takie zgłoszenie właśnie do szpitala, że muszę mieć tą operację. Czekałam, po tygodniu dostałam termin na maj, nie na operację, tylko na do Kwineklinikiem, czyli do Kwineklinikiem, kobieca klinika, ale że co, że od damskich, wiecie, na ginekologię, o. I tam to będzie operowane, ale zanim, no to, że USG, badania krwi, taki wywiad ogólnie przeprowadzony i dopiero po tym dostanę skierowanie na operację. No i słuchajcie, ja się nie poddawałam i dzwoniłam, poszłam jeszcze raz do mojej lekarki i powiedziałam, że na maj, jeżeli ja mam dopiero na ginekologiczny dam ten oddział, to kiedy ja będę miała tą operację? Mówię, w grudniu, ja przez rok nie dam po prostu rady, no nie dam rady. I szukałam, czy robić to w Polsce prywatnie, czy Norwegia może pokryć koszty, czy mogę tutaj prywatnie to zrobić. No i pani powiedziała, że ona tego przyspieszyć nie może, ta moja lekarka, i że mam dzwonić sama i tam do tej kliniki prosić, po prostu mówić, jaka jest sytuacja. Więc ja się nie poddawałam, dzwoniłam, no i powiedzieli, że wpiszą mnie na listę oczekujących, jeżeli się jakieś miejsce zwolni, no to dadzą znać. No i słuchajcie, zwolniło się miejsce, zadzwonili do mnie, bo ja w ogóle byłam takie, aha, pewnie, zadzwonicie, no ale zadzwonili. I byłam w zeszłym tygodniu, właśnie na tej wizycie, żadnego USG o dziwo mi nie zrobili, bo powiedzieli, że mają w systemie sprzed 2 lat. Ja mówię, że sprzed 2 lat to w ogóle to już urosło, ja mam więcej tych guzów, ja już czuję w ogóle na tej bliźnie, że tam wszystko tam jest zaatakowane, że źle to wygląda. Nie, niepotrzebne USG, pobrali mi krew, nawet mnie nie zważyli, nawet w ogóle nic. Ile ważysz, ile masz wzrostów, powpisywali, zaufali mi i tak to wyglądało, więc teraz dopiero czekam, już minął tydzień, i czekam, aż przyślą mi faktyczny termin operacji, więc powiedzmy, że zamiast obstawiam operacji, która miała być około listopada, bo tak bym obstawiała, no to może w maju już będzie operacja. Tak, taką mam nadzieję. No a najlepiej to by było, jakby było w ogóle za miesiąc jakimś cudem, chociaż wiem, że tak się nie stanie. Wypociny moje, propos mojego zdrowia, w ogóle schudłam, słuchajcie, ćwiczę, schudłam, bo już miałam 66 kg na wadze, już się czułam taki, troszkę źle się czułam, wiecie, te uda już mi się ocierały, bo mi jak idzie, to idzie w brzuch, w biodra i w dupsko i już jak szłam, to te uda mi się ocierały tak śmiesznie, tu jestem drobna na twarzy, bo mam taką małą buzię, a tu później już taka coraz większa się robiłam i no i zaczęłam sobie biegać, zaczęłam sobie trochę ćwiczyć, a to melbija, to trochę nogą pomacham, no i przestałam w ogóle jeść, tak jak mówiłam, słodycze, bardzo mało słodyczy, naprawdę bardzo mało i schudłam, 5 kilo już i tyle, więcej nie chcę chudnąć, tylko chcę sobie teraz ciężarów trochę podźwigać, żeby fajnie tak to ciało ujętnić, bo jest teraz takie sflaczałe. Bardzo fajny dzień dzisiaj mam. Nic takiego nie zrobiłam, oprócz tego, że byłam na zakupach. I tyle. A teraz wzięłam się za sajgonki. Trochę improwizuję, bo nigdy takich prawdziwych sajgonek nie robiłam.
ale jak byłam w sklepie, to weszłam na dział właśnie z takimi azjatyckimi przyprawami. Trochę kupiłam, też kupiłam papier ryżowy, no i improwizuję, bo mają przyjechać dziewczyny, Bogumiła i Magda do mnie dzisiaj wieczorem. No i za te zasponsorowane krewetki. Rozmrażam je, bo zapomniałam ich wcześniej wyjąć. Właśnie będą sajgonki, jest kapusta biała, marchewka, cebula. Zaraz to wszystko zaleję sosem ostrygowym. Do tego będą właśnie krewetki, troszkę imbiru i taki fajny sos chcę zrobić z orzeszków ziemnych. Jak mi wyjdzie, to Wam dam znać, a jak nie, to po prostu udamy, że tego nie było. Wyszły zarąbiste. Tu się nie posklejało. Zaraz Wam powiem. Będę musiała przekrzykiwać zmywarkę, bo teraz jak nie ma tej ściany tutaj, widzicie, to jest... Jak chodzi zmywarka, to strasznie to głośno słychać, bo ta zmywarka po prostu jest stara. Ja na razie jej nie wymieniałam, dopiero jak będę wymieniać kuchnię, no to muszę mieć na uwadze, żeby kupić jakąś zmywarkę taką, żeby cicho chodziła po prostu, nie? Jak będzie się tutaj siedziało, to żeby to nie przeszkadzało. Póki pamiętam, powiem Wam, jak te sajgonki przyrządzałam, bo wyszły naprawdę dobre. I tak, posiatkowałam kapustę, starłam na oczkach tych większych marchewkę i drobno posiekałam cebulę. To podsmażyłam na oleju przez jakieś 5-6 minut i później to zalałam jeszcze na chwilę przed wyłączeniem sosem ostrygowym i sosem sojowym. Tak, wiecie, na oko chlapnęłam. I wymieszałam to wszystko, odstawiłam do wystygnięcia. Krewetki na oleju. Dużo starłam na najmniejszych oczkach cebuli i imbiru. I na oleju to wszystko podsmażyłam, wiecie, tak naprawdę było tego dużo, żeby to tak przesiąknęło, mogło przesiąknąć. Odstawiłam i to dosłownie 3-4 minutki. Żeby ten czosnek się nie spalił i żeby też krewetki nie były takie suche. Do wystygnięcia osobno troszkę posoliłam wodę, zanurzyłam do gotującej, wrzącej wody makaron ryżowy, ten najcieńszy, takie niteczki, których prawie w ogóle nie widać, na 2 minutki do ostygnięcia. No i później jeszcze poszatkowałam drobno kolendrę. I wszystko razem mieszałam. No i później wszystko razem zawijałam w tym papierze ryżowym. I tyle. I to już jest tak przygotowane. Bardzo dobre. I jeszcze będę to na oleju podpiekać. Jak dziewczyny przyjdą, żeby było świeże, cieplutkie. A dip, taki sos zrobiłam. Sos rybny, orzeszki ziemne, limonka, troszkę soi, trochę cukru. Imbir, czosnek i czekam na chili, bo dziewczyny mają przywieźć, bo już mi się nie chciało iść do sklepu znowu, bo dzisiaj już byłam 3 razy w sklepie. Zapomniałam po prostu o chili i będziemy sobie tak właśnie maczać i chyba będzie super. Nieskromnie powiem, nieskromnie, no bo co? Dobre mi wyszło po prostu. Dobra, słuchajcie, koniec nagrywania, dlatego że coraz bardziej łupie mnie w boku i wydaje mi się, że to już jest kwestia minut dosłownie, kiedy ten okres dostanę, więc chcę jeszcze trochę poleżeć i muszę jeszcze poszewki, bo prałam pościel, wszystko poubierać, Adasiowi łóżko. Pranie jeszcze jedno muszę wyciągnąć i poodkurzać tak naprawdę, więc trochę rzeczy mi zostało do zrobienia, a chcę jeszcze poleżeć. Termoforek zaraz sobie też przyszykuję, bo to jest chyba jedyne, co mi trochę uśmierza ten ból i pomaga w te trudne dni, więc na razie będę kończyć. No i mam nadzieję, że wrócę do Was za tydzień, chociaż tak jak mówiłam, nie uzależniajcie swojego życia od życia innych ludzi. I wtedy po prostu wszystkim będzie lepiej, łatwiej. Trzymajcie się i do następnego. Pa!